By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Oj. Co to? O, dobrze jest. Mazia, dostałam paczkę. Zobacz, już jest, doszła, już wiem, że od ciebie. Kurde, balans. O, że od ciebie, bo poczta księżnej, tak. Ale ona, wiesz co, musiała krążyć strasznie, bo zobacz, lotnicza jest, prawda? Tak mi się wydaje, jeżeli nie, to mnie popraw. Gdzieś musiała krążyć po świecie i po prostu do mnie wróciła. W każdym razie najważniejsze, że wróciła. Już otwieram. Już robię jasność. Kurde, bateria mi mryka. Mam nadzieję, że zdążę. Kurde, ja wiem, co jest w środku. Mniej więcej wiem, jak wygląda, także tym bardziej się cieszę. Już otwieram. Jak to brzęczy pięknie, Mazia. Nie, Ebris. Sorry. Co ona ma z tym szczekaniem, jak ja tutaj zawsze coś nagrywam? Już, kochani. Już wam pokazuję, co ja mam. Jak ja się nie mogę doczekać. Już, już, już. I teraz to tak, Mazia. No, Szkoc. Piesuś. Szkocja. Piękny piesuś sobie Julia weźmie na pewno. Zobaczmy, co tu jest. A, no to nie mogę czytać, bo to dla Julki jest. A i dla mnie też coś, ale to jest dla Julki i pocztówka. Się ucieszy, ojejku, jak się ucieszy. Słuchajcie, ekstra, mega pies. No i ten wisiorek, kto nie widział filmiku Mazi. O matko, jaki on jest piękny. On się troszkę... Ta paczka szła przez cały świat i jeszcze pewnie ze 3 razy omijała, kurde, kulę ziemską dookoła. On się troszkę... że tak powiem, pomymlał w praniu, ale ja już go doprowadzam już do użyteczności. Podlinkuję wam na dole oczywiście film, w którym Mazia... Chciałam to zrobić... Uciekaj, koperta. Chciałam to zrobić, żeby widać było jak najpiękniej. Mazia pokazuje swoją serię Kupione u babci i tam pokazuje ten wisiorek. Ja powiedziałam, że jest przepiękny, napisałam w komentarzu i że jest naprawdę mega piękny. Jak tu wam pokazać? On jest fioletowy. U Mazi na filmie będzie lepiej widać, ona go lepiej eksponuje na swoich dłoniach. O, może tak? On jest fioletowy, on jest piękny, on jest ciężki, on ma same kamienie tu wszędzie i on jest naprawdę mega ciężki. Na takim długaśnym łańcuszku, także będę miała poza biust. Super. Mamy zaproszenie na Sylwestra do znajomych, na domówkę. No to myślę, że się będzie pięknie eksponował na mojej czarnej, krótkiej. Także jeszcze tutaj, wiecie co, może przybliżę na tym, bo ja nie umiem tak. Madzia, co ja z tą Madzią? Marzenko, o może tak. Zaraz już przybliżę jak najlepiej. Ta bateria mi leta. O. Widzicie, jak jest piękny. On jest cały fioletowy, z takimi ciężkimi kamykami. Marzenko. Dotarła szczęśliwie paczka. Wisiorek jest piękny. Ja jestem szczęśliwa. Bardzo ci dziękuję, kochana. Naprawdę. Powiem szczerze, że się mega ucieszyłam, jak go zobaczyłam w skrzynce. Już nie listonosz przyniósł, tylko wrzucił do skrzynki. Myślę, że tam ktoś, wiecie, dostał od kogoś OPR, że on tak ta paczka krąży. Ale nie o tym. O tym, że prezent jest fantastyczny i że niedługo go założę. A może jeszcze szybciej, bo przecież szybciej są święta Bożego Narodzenia. I będzie założony na Wigilię. Także Marzenko, pięknie ci dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie, buziaki, kochana. Julia na pewno, Julia w szkole, ale jak tylko wróci, to oczywiście zaraz dostanie pocztówę i sobie zaraz przyklei na swoją tablicę korkową. Także co? Żegnam się z wami, a z Marzenką szczególnie. Buziaki, kochana. Wiesz, że cię kocham. Pa, pa, pa. Do jutra.